Witam Państwa, Mika Chojecka w programie Idź Pod Prąd na żywo. W czwartek, 27 czerwca, ze mną oczywiście w studiu w Lublinie pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie. Witam Ciebie, witam Państwa. Witamy wszystkich. Oczywiście oprócz hasztagu IPPTV obowiązują dwa hasztagi, przede wszystkim Free Georgia, czyli Wolna Gruzja i Russia Go Home. Dzisiaj więcej powiemy, co się dzieje w Gruzji, ale wy już teraz możecie wesprzeć wolnych Gruzinów, którzy protestują przeciwko okupacji swojego kraju przez Rosję. 20% Gruzji jest okupowana przez Rosję Władimira Putina. Co dzisiaj przede wszystkim nas interesuje? Temat główny programu to Google. Czy Google, jak to się powinno mówić. Google chce powstrzymać Trumpa w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Donald Trump już odpowiedział, ale najpierw powiedzmy, o co chodzi. My już mówiliśmy o tym w serwisie informacyjnym. Organizacja Projekt Veritas opublikowała materiał z ukrytej kamery. Na tym materiale dyrektor do spraw uczenia maszynowego w Google, Jen Janai, mówi, jak Google może zapobiec ponownej wygranej Trumpa w wyborach 2020. Janai powiedziała między innymi: wszyscy zostaliśmy wyrolowani w 2016 i jeszcze raz, nie tylko my, ludzie zostali wyrolowani, media zostały wyrolowane, wszyscy zostali wyrolowani, więc szybko zaczęliśmy myśleć, co się stało i co zrobić, aby zapobiec temu kolejnym razem. Zanim przejdziemy do następnych wypowiedzi Janai, to ja Cię zapytam, jak to wszyscy zostali wyrolowani w 2016 roku? Przecież w 2016 roku odbyły się demokratyczne wybory w Stanach Zjednoczonych. No tak, ale miała wygrać Hillary Clinton. Wybrany Donald Trump na prezydenta USA. Ale ustalenia były inne. No to zostali wyrolowani ci lewacy, no. Czyli rozumiem, że pani dyrektor w Google, Jen Janai, ona nie jest za demokracją, tylko jest za jakimś autorytarnym systemem wyborczym i później, żeby ten kandydat, który się podoba na przykład Google, był prezydentem Stanów Zjednoczonych. No, widać, że ci państwo, bo myślę, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej, mają myślenie komunistyczne, że partia wybiera kandydata, a wybory służą tylko jakiejś takiej aklamacji, czyli jakiemuś takiemu uwiarygodnieniu czy umocowaniu tego kandydata wśród ludzi, czy w danym systemie państwowym. Nie? Także takie jest myślenie tych globalistów. Dzięki temu projektowi Prawda, czy udało się poznać prawdę, cnota dokładnie chyba tam to jest, tak? Projekt Veritas. I dzięki temu wiemy już, jak wygląda zaplecze tego systemu, że tak powiem, neutralnych mediów społecznościowych. Neutralnych. Zobaczcie, że tu jakieś ustalenie było, najprawdopodobniej częścią tego ustalenia były media głównego nurtu. Bo tu trzeba jasno powiedzieć, że media głównego nurtu w sposób taki wręcz komunistyczny, właśnie taki jak w Polsce to się dzieje, że wszystkie wspierały kandydaturę lewicową z partii demokratycznej pani Clinton. Czyli zmowa dotyczyła na pewno głównych dzienników i telewizji amerykańskich i Google wiedziało o tej zmowie, dlatego ta pani mówi, że zostali przechytrzeni właśnie przez media społecznościowe. Trump porozumiewał się z Amerykanami, ze swoimi wyborcami przez Twittera. Za pomocą Twittera, i rzeczywiście. Tutaj, tam była próba blokady. Bezpośrednio do swoich wyborców, do obywateli. Była też próba blokady Trumpa. Nie pamiętam tylko, czy wcześniej, chyba już po kampanii wyborczej, tak, wydaje mi się. Zdaje się, że nie mógł blokować tych komentatorów, którzy negatywnie się do niego tam jakieś odnosili, tak, temat. Kłamstwa na jego profilu. Ale to już pod jako prezydent. To na już jako, Twitterze. Jako prezydent. Ale czyli oficjalnie ustalmy fakty. Mhm. Ta pani donosi o tym, że było ustalenie, że kto inny ma wygrać. No bo zostali wyrolowani. No, wszyscy zostali wyrolowani, w tym także my, czyli Google.
wielkie przedsiębiorstwo. No, wyrolowanie to oznacza, że było jakieś ustalenie, a później ktoś tego ustalenia nie dopilnował, no, czy nie się Trump. Z niego nie wywiązał. Mhm. Czyli to pokazuje po pierwsze, że był spisek lewicowych, globalistycznych elit i drugie, to potwierdza zdanie, że Trump nie jest z tego spisku, nie? Że rzeczywiście on robi, można powiedzieć, na wspak, jeśli chodzi o plany rządu światowego. Czyli to jest pozytywna informacja. To dla nas tak. Czytamy, że deklarowaną misją Google jest skatalogowanie światowych zasobów informacji i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi. Przede wszystkim chodzi o wyszukiwarkę Google. Czy rzeczywiście ta deklarowana misja została tutaj zachowana? Czy uczynienie tych informacji powszechnie dostępnymi i użytecznymi miało miejsce? Czy ma miejsce? To oczywiste jest, że globalna kontrola objęła najpierw media głównego nurtu. To tak jak komuniści przychodząc opanowują media, nie? Czyli w Polsce mieli Trybunę Ludu, w Rosji mieli Prawdę, plus telewizja i radio publiczne. Nie? To wiecie, mówię do młodych, nie pamiętacie tego, ale był taki czas, że praktycznie jak włączyłeś radio, telewizor czy przeczytałeś gazetę, to tak jakby w kółko ten sam serwis informacyjny szedł. Te same informacje, słowo w słowo, ale to była były komuna. Powtarzane we wszystkich. No tak, no to była komuna, ona się dzisiaj... Nie można było mieć takich prywatnych mediów. No tak, dlatego mówię, że nie można było tam gdzieś sobie na Fejsiku czy na YouTubie zobaczyć czegoś innego, bo wszystko tylko media rządowe. Centralnie sterowane, tak, centralnie sterowane rządu komunistycznego. I lewakom na zachodzie, bo to udało się zrobić w Rosji, w Polsce, w Chinach, w Mongolii, tu w całym tym bloku naszym wschodnim i tak dalej. No to lewakom się zamarzyło, czyli komunistom, którzy dzisiaj nazywają się globalistami, żeby to na całym świecie. Zobaczcie, jak to by fajnie było, jakbyśmy no się... Tak. Jakby rządzący nie musieli się martwić, nie musieli się przed nikim tłumaczyć, bo ludzie by nie wiedzieli, by czytali im tylko jeden takie... Jeden przekaz. Tu mówimy o mediach, że czytaliby tak. Tylko w kółko te same komunikaty, tylko my byśmy decydowali, co się do ludzi, co do ludzi dotrze i tak dalej. Stwierdzili, że to jest świetny plan. Trzeba go rozszerzyć na cały glob, stąd globaliści. I o tym mówił troszeczkę Art Thompson i pan Olsen, którzy byli u nas, John Birch Society, mówili o tym globalnym... Największej antykomunistycznej tak. Organizacji na świecie. Mówili o tym globalnym spisku. Nie wiem, czy możemy pokazać fragment właśnie takiego slajdu, gdzie pokazywali, jak przeróżne także te medialne agencje podłączone są do któregoś z ośrodków tego medialnego, globalnego spisku. Ale pytanie... I tam były też te media, którymi się dzisiaj zajmujemy, czyli Google, czyli Twitter, czyli YouTube, czyli Facebook, że też realizują te cele globalne. Czyli trzeba lewactwo nagłaśniać, a wszystkich konserwatywnych trzeba albo blokować, albo, że tak powiem, chować w te cienie takie shadow bany. My też jesteśmy właśnie w takim cieniu, ale dzięki wam, dzięki tym, którzy codziennie dzielą się tymi informacjami, o których mówimy Widź Pod Prąd, ten shadow ban nie bardzo działa. Rzeczywiście powiedziałeś takie słowa, że Google czy YouTube, oni promują te lewicowe, no tak powiedzmy ładnie, treści, a te konserwatywne ukrywają. To już zostało dowiedzione, jeśli chodzi o Facebooka, ale także projekt Veritas ujawnił oprócz tej rozmowy Jen Jenai z Google maila pracownika Google, w których nazywa on konserwatywnych komentatorów, takich jak Dennis Prager, nazistami. Dennis Prager, przypomnijmy, jest to Amerykanin, ale żydowskiego i polskiego pochodzenia. Polski Żyd, którym, można tak powiedzieć. Mieszkający w Stanach Zjednoczonych, z którym mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad w Brukseli. Niebawem pokażemy wam ten wywiad redaktora Iwana Belosenko i Rafała Wasiluka. A żeby tylko pokazać wam, jaki to wielki jest złak, to
Proszę dwuminutowe, krótkie przesłanie na zjazd, który właśnie Denis Preger nam zakomunikował i chciał, żeby to dotarło do naszych widzów. I właśnie ten człowiek to on jest nazywany jest faszystą nazywany przez tych dziadów, przez tych dziadów z Google'a. Google. People around the world should be able to unite at least on one great value, liberty. That we have freedom, that you and I have freedom, that we are God's children, and we should be free from the domination of fellow human beings. And that is why it is very important to know one major thing. Freedom is not a human instinct. Freedom is a value to be learned. The human instinct is to be taken care of. That is not the same as liberty. Any message for our conference in Lublin? Good luck on your conference. This is the message that I would want to deliver if I were there. Thank you very much. Okay. Widzicie, pojawiło się słowo Bóg, pojawiło się słowo wolność, wolność. Także to jest nazizm. Nazista. To jest według tych idiotów lub spiskowców, bo nie wiem kto, jaką tam przeciwników rolę wolności, odgrywa w tych mediach społecznościowych, którzy tym zarządzają, to mówienie o Bogu i wolności to są oznaki nazizmu. Nie? Ten krótki film jest już dostępny na naszym kanale na YouTube. Podawajcie dalej. Ja przypomnę, kim jest Denis Preger. Denis Preger to jest założyciel Preger University, to jest taki kanał, to już jest cała społeczność, kanał na YouTubie. YouTube, przypomnijmy, należy do Google. I ten kanał jest bardzo ocenzurowany, ponieważ tak jak rozmawialiśmy z naszymi dziennikarzami, z tego co słyszeliśmy, 80% najbardziej popularnych filmów na Prager University jest oznaczone przez YouTube jako materiały tylko dla dorosłych. Czyli jest, jeżeli ktoś na przykład swojemu dziecku, swojemu nastolatkowi założy taki filtr, żeby nie oglądało filmów tylko dla dorosłych, to nie może słyszeć o wolności. Najpopularniejsze, najlepsze filmy Denis Preger się nie pokazują. Co jeszcze? E-mail, w którym padło określenie z nazistami, został wysłany w wewnętrznej grupie Przejrzystość i Etyka. Pracownik Google o imieniu Liam Hopkins opisał Prager University oraz innych konserwatystów jako nazistów używających psich gwizdków. Pracownik Google przekazał pomysł innego pracownika o imieniu Meredith, żeby usunąć zawartość produkowaną przez tych konserwatystów z funkcji sugestii. Czyli tak mówiąc... Nie podpowiada. YouTube nie mówiąc będzie prosty podpowiadał. Sposób, YouTube już nie będzie popowiadał, czy promował właśnie takich konserwatywnych treści, wolnościowych treści, czy chrześcijańskich, tak jak widzieliśmy. Bóg, pojawiło się słowo Bóg, no to już możemy oznaczyć to jako film dla dorosłych. Ja przypominam, że o tym zjawisku my pisaliśmy ponad rok temu w miesięczniku Idź Pod Prąd. Poświęciliśmy na okładce główny temat numeru. To właśnie dotyczył nowy kościół Facebooka. Nie wiem, czy pamiętacie, tam taki diabelski paznokieć był na okładce. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczymy tę okładkę. I my pisaliśmy o tym, że zdaje się na konferencji w Chicago pan Zuckerberg powiedział, że teraz młodemu pokoleniu on da nowe wartości, że już te nazistowskie, te przestarzałe, niedobre wartości, które chrześcijanie czerpią z Pisma Świętego, o tu macie już ten, z którego to jest, może uda nam się odcyfrować, że te wartości, ale myślę, że półtora roku tak szacuję, może już trochę więcej, my o tym pisaliśmy, może dwa lata, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno pamiętam, cośmy pisali. Pan Zuckerberg zapowiedział, że te chrześcijańskie złe wartości zostaną zastąpione nowymi wartościami, takie jak ekologia, LGBT i przyzwolenie aborcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czyli cała ta komunistyczna, diaboliczna treść ma zostawać teraz ładowana dzieciom i młodzieży do mózgów za pomocą już nie tylko szkoły państwowej, czy jakiejś komunistycznej, czy propagandy państw komunistycznych, ale teraz właśnie Facebook zajmie się, żeby do twojej głowy, do głowy twoich dzieci docierał ten shit.
To jest ich dzisiaj zadanie. Diabelska rola Facebooka. No, to jest jasno określone już dość dawno, a teraz mamy kolejny dowód, że cała ta korporacja zajmująca się mediami społecznościowymi i dostarczaniem informacji, bo przecież to i Wikipedia na tym pracuje i tak dalej, że to wszystko, o tu mamy, nie, nie mamy, że to wszystko ma silne oblicze diaboliczne lub lewicowe, nie? Czy globalistyczne, że oni się z tym już wręcz nie kryją. No i teraz, co w tym złego, że prywatna firma Google, czy YouTube, czy Facebook no, włączają się w kampanię przeciwko jakiemuś kandydatowi, czy za jakimś kandydatem? Przecież no, wolny kraj, wolny rynek. Problem, że to już nie jest jakaś firma prywatna. To jest dostarczyciel pewnej usługi do każdego obywatela na ziemi. Nie? Czyli to tak, jakby ktoś wynalazł radio i przez to radio, nie, każdy ma radioodbiornik gdzieś tam na ziemi i przez to radio mogło być nadawane tylko jedno przesłanie. Na przykład tam Mein Kampf cały czas, nie, hitlerowskie przesłanie. O, tu już wiemy, że to 2 lata temu była ta okładka, czyli wynalazł radio i teraz sobie rezerwuje taką zdolność, znaczy taki przywilej, że teraz tylko jego, na przykład Mein Kampf, będzie tylko przez to radio mogło być głoszone, a już nic o wolności nie będzie, Biblii nie będzie można transmitować. Ale przecież są różne wyszukiwarki. Przez radio. Nie tylko Google. Tak, oczywiście, tylko chodzi o to, że ta firma zdominowała. Już nawet nie chodzi mi o samą wyszukiwarkę, chociaż ona też jest tu bardzo ważna, bo ona podpowiada, czyli wie. No właśnie, czyli jak ktoś czegoś szuka, to tak jak baba w bibliotece byłaby komunistką i nie masz katalogu, tylko przychodzisz do tej pani i mówi coś ciekawego na temat na przykład tam ocieplenia klimatu, nie? No i ta baba komunistka, no oczywiście przyniesie jakieś pasztety a la Gora, czy jakiegoś innego kłamcy tego klimatycznego, a no nie inne przyniesie. Argumenty drugiej strony już zostaną całkowicie zamilczane. Nie zostaną pokazane. No właśnie, no bo rzeczywiście firma prywatna, jesteśmy za tym, żeby firmy prywatne mogły decydować o swojej polityce firmy i tak dalej. Wolny rynek, kapitalizm, ale w tym momencie, kiedy z jednej strony jest deklaracja, że będzie to po prostu zwykłe skatalogowanie światowych zasobów informacji i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi. Jest kłamstwem już dzisiaj. To nie jest prawda, jeżeli tak. To jest filtrowanie informacji, które my chcemy, to jest żeby cenzura. Do ciebie dotarły. To jest cenzura. To się nazywa cenzura i można powiedzieć i tresura nawet, nie? Bo na początku rzeczywiście swojej działalności Google ani nie popierało tak otwarcie lewicowych ideologii i nie cenzurowało tych konserwatywnych. Zbudowało swój monopol, swoją potęgę, a dopiero teraz, kiedy już jest monopolistą, pokazuje prawdziwe karty. Myśmy krzyczeli o tym dość głośno, kiedy pojawiły się te pierwsze blokady. Przecież nasz kanał na YouTube praktycznie pojawił się tak, jak i YouTube. Nie? Zaraz na początku, po paru miesiącach, mieliśmy już kanał, gdzie dawaliśmy i treści polityczne, i treści duchowe, czyli kazania moje. I to sobie tam rosło. Cały czas tam, najpierw wolno, tam pamiętam po paru latach mieliśmy chyba 6 tysięcy. W 2015 roku mieliśmy tam 5,5–6 tysięcy subskrybentów, nie? Czyli mniej więcej tyle ludzi uznało, że warto od czasu do czasu zajrzeć na nasz kanał, nie? Potem zaczęło to gwałtownie rosnąć, szybko doszliśmy w okolice 30 tysięcy i w tym momencie nasi widzowie mówili, zobaczycie, jak przekroczycie 30 tysięcy, zaczną się wasze kłopoty. I rzeczywiście od razu dostaliśmy blokadę po przekroczeniu 30 tysięcy. Oni twierdzili, że tam ktoś na nas doniósł, że nibyśmy czyjś materiał naruszyli prawa autorskie. Oczywiście wszystko bullshit, kupa, wiecie, smrodu, nic z tego nie było, wszystko kłamstwa pod naszym adresem, ale 3 miesiące, zdaje się, był kanał zablokowany. Wtedy to jeszcze był troszeczkę taki ruch, bo pamiętam, Rzecznik Praw Obywatelskich nawet wtedy zwołał taką konferencję, bo tam, zdaje się, i Ruch Narodowy też był blokowany, Marsz ten Niepodległości był blokowany, także taka konferencja, ja tam byłem, chyba z tobą nawet, nie, byliśmy na tej konferencji i tam byli
przedstawiciele właśnie Google'a, o ile dobrze pamiętam, i tak. Oni nas zapewniali, że to pomyłka, że i nie będzie i tego, i rzeczywiście taka pani, która tam za nami rozmawiała, od razu już odblokowali nas z tymi 30 tysiącami i przepraszali, że teraz to, że oni będą tam w kontakcie, jakby było coś do wyjaśnienia, no to będą nas traktować jako takiego top klienta, no bo przecież mamy tak dużo subskrybentów, takie popularne są nasze filmy, tu 100 tysięcy, tu 50 tysięcy, tu tam i do 500 tysięcy się niektóre zbliżały z naszych, także tu jesteście bardzo ważnym klientem, mówię, tam nigdy lewakom nie wierzę, no ale jak tak mówią, no to fajnie, nie? Oczywiście po roku chyba zablokowali nam całkowicie już ten kanał, kiedy my dochodzili do 50 tysięcy. Tam wiecie, każdego dnia rosło od kilkudziesięciu do nawet kilkuset subskrybentów, nie? I my się dzwonimy do tej baby, no ale jest regulamin i co mi zrobisz? Złamaliście, ale który punkt regulaminu? Jest regulamin i co mi zrobisz? Mniej więcej o taka była już z tą babą, z tą samą, która wtedy się płaszczyła, taka sama gadka. Oczywiście odwołaliśmy się do prokuratury, prokuratura, ona mówi, że oni nic nie mogą zrobić, no bo to gdzieś daleko, a oni są blisko i tak dalej. Już pan Bodnar się interesował innymi sprawami, to już nigdy do tego nie wrócił, no i po prostu dokonano rabunku w biały dzień. Możecie sobie dzisiaj zresztą sprawdzić swoje subskrypcje, bo nie tylko, że nas tam blokują, kradną, banują i tak dalej, to jeszcze co, zabierają wam nasze subskrypcje. Jeśli ty nas polubisz, wciśniesz polubienie, subskrypcje i tak dalej, to oni sami ręcznie, czy tam automat zrobili taki, żeby nam to uniemożliwiać popularność. Najgorsze w tych wielkich monopolistach Facebook, YouTube, który należy do Google, jest to, że tamta cenzura jest po prostu niesprawiedliwa. Jeden człowiek założył na Facebooku profil obrażający Jezusa, a także profil obrażający Mahometa, który został zamknięty. Został zablokowany, a który nadal działa. Oczywiście został zablokowany ten obrażający Mahometa, a ten obrażający Jezusa może sobie dalej działać. Ta, no to pokazuje tą zmowę, o której ja mówiłem, czyli komunizm, ten rosyjsko-chiński, islam i ten nowoczesny katolicyzm Franciszka, nie? Że te trzy żywioły diaboliczne się już razem dogadały. Papież spotyka się z przedstawicielami YouTube'a, z Zuckerbergiem się spotykał, nie wiem czy tam z Googlem, ale chyba też. Także widać, że on, podobnie jak prezydent Duda, no tym krzywdy nie zrobią, że to już jest ta globalistyczna... Premier Mateusz Morawiecki spotkał się już z szefową YouTube. To jest ta globalistyczna sitwa i oni już wiedzą, kogo można popierać, a kogo trzeba banować, ukrywać i wyzywać od nazistów. Tu dobra wiadomość, bo to już wiemy, nie? Każdy człowiek to już wie, że tak jak kiedyś była cenzura w telewizji i w radiu, tak już dzisiaj jest cenzura na tych tak zwanych wolnych mediach społecznościowych. Jeszcze nie taka cenzura jak w Chinach, że tam w ogóle nie można wejść na te zachodnie portale, czy nie można sobie wyszukiwać wiadomości swobodnie, tylko to, co partia komunistyczna ci poradzi, czy pozwoli, a u nas no, jest na razie taka cenzura, że właśnie niektórych się usuwa na bok. Nie? Jeszcze się ich nie, do nich nie strzela, nie blokuje, ale to jest oczywiście przygotowanie do tego stanu. Dobrą wiadomością jest, że prezydent Trump, dowiedziawszy się o tym, mówi, trzeba ich pozwać. To jest zamach na nasze prawa. To jest zamach na konstytucję, co robią ci globalistyczni agenci. Rzeczywiście Donald Trump odniósł się do tego, że Google chce powstrzymać konserwatystów. Oni próbują zmanipulować wybory, powinni zostać pozwani, powiedział prezydent Donald Trump. To jest komunistyczny ale z drugiej strony atakujący Stany Zjednoczone. Z drugiej strony, co może zrobić Donald Trump? Przecież żeby nie naruszyć tej wolności obywateli, swoich obywateli, no wydaje się, że Google ma w poważaniu te wezwania do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Oni powiedzieli, no nie, że oni się nie stawiają, ponieważ i tak nie zamierzają zmienić swojej polityki. Ja bym nie deprecjonował możliwości Stanów Zjednoczonych i ich systemu prawnego. Może się to okazać niebawem wielkim, wielkim bankructwem tej firmy. Także kto tam ma akcje, to jak tam dobrze stoją, to już lepiej sprzedawajcie. Jeśli Trump powiedział, że trzeba będzie ich pozwać, no to
To wiecie, co będzie. Czy to nie jest jakiś interwencjonizm państwowy? Nie, oni stosują... Wolny rynek. Oni stosują cenzurę. Mhm. Cenzura w wolnym świecie... I dyskryminacja. ...jest zakazana. Oni stosują też kłamstwo. To jest diabelska już, że tak powiem, metoda. Nie? Ojcem wszelkiego kłamstwa, jak czytamy w Piśmie Świętym, jest diabeł. Czy jakie oni... kłamstwo na przykład? Na przykład nazywanie Denisa Pregera, polskiego Żyda, nazistą. To jest kłamstwo podobne, jak Morawiecki wypowiadał w Niemczech, w Monachium, nazywając Polaków i Żydów sprawcami Holokaustu. Także może w tym momencie dobry czas, żeby przenieść się do Brukseli, gdzie nasi dzielni przyjaciele, w czapkach oczywiście z Donaldem Trumpem, wtargnęli do Parlamentu Europejskiego. Tam gały... tych lewaków wszystkich w Parlamencie Europejskim mało nie wyszły z orbit, a prawicowcy podchodzili do nich i po cichu. To wy się tak nie boicie? To chyba pierwszy raz, kiedy ktoś z taką czapką był w Parlamencie Europejskim. A to nasi, to idź pod prąd w Parlamencie Europejskim. To nie Prawo i Sprawiedliwość. No nie, tamci to tam siedzą w dziurce. Ani Konfederacja, Janusz Korwin-Mikke. Czyli to z kolei śpią i twierdzą, także to z kolei inna. Zapraszamy na wywiad Iwana Belosenko i Rafała Wasilówka z Denisem Pregerem, szefem Prager University. Wracamy za chwilę. Dzień dobry, tu telewizja Idź Pod Prąd z Polski. Jesteśmy w Brukseli, w budynku Parlamentu Europejskiego. Jest z nami gość specjalny, dyrektor Prager University, Denis Prager. Dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy za to, że zechciał pan z nami porozmawiać. Nie mamy zbyt wiele czasu, więc przejdźmy od razu do pytań. Jest pan Amerykaninem polskiego pochodzenia. Moi pradziadkowie pochodzili gdzieś z terenu Polski i Rosji. Nie jestem pewien, skąd dokładnie. Ale chciałbym waszym polskim widzom powiedzieć, że wiele razy byłem w Polsce i za każdym razem bardzo mi się podobało. Chciałbym zadać panu pytanie bezpośrednio związane z Polską. Tutaj będzie pan przemawiał na temat wolności słowa. W Ameryce mówi się często, że druga poprawka broni pierwszej. Czy zgadza się pan z tym? Tak jest. Będę mówił ogólnie o wolności. Wolność słowa jest jej częścią. Stany Zjednoczone jako państwo były założone w oparciu o zasadę, którą chciałbym, żeby była uniwersalna, ale dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, czyli zasadę ograniczonego rządu. Mottem Ameryki jest wolność, nie wolność i równość. Oczywiście jesteśmy równi wobec prawa i Boga, ale nie chodzi o równość rezultatu. Wolność jest wielkim wkładem Stanów Zjednoczonych. Ojcowie założyciele wierzyli, że Bóg chce, byśmy byli wolni, co było niezwykłe w historii religii. A teraz to jest zagrożone. Jeszcze jedno. Wolność nie jest ludzkim instynktem. Instynktownie chcemy, by się nami opiekowano. Wolność jest wartością, nie instynktem. W Polsce sytuacja z pozwoleniami na broń dla ochrony i z innych powodów wygląda źle. Na 100 osób przypada około 1,3 egzemplarza broni. To najmniej w całej Europie. Czy w kraju, w którym nie można mieć broni, naprawdę może być coś takiego jak wolność słowa? Mam nadzieję, że jest tam wolność słowa. W Ameryce wierzy się, mówił to Thomas Jefferson i inni, że tyranię można obalić tylko siłą. W Ameryce nie ma teraz tyranii, ani prawicowej, ani lewicowej, więc my teraz nie mamy tego problemu. Ale powiem jedno, jako Żyd, chciałbym, by wszyscy Żydzi w Europie mieli broń. Wielu i tak byłoby zamordowanych, ale wielu zginęłoby z godnością, bo zabraliby z sobą nazistę.
Wiemy również, że polski ruch oporu pomógł w pierwszym powstaniu w getcie warszawskim. Pierwsze powstanie warszawskie miało miejsce w getcie. Niewiele osób o tym wie. Część uczestników powstania to byli członkowie polskiego ruchu oporu pomagający Żydom. Mam jeszcze jedno pytanie związane z Polską. Państwa globalistyczne, takie jak Chiny, Rosja, Korea Północna, Niemcy, Francja czy Szwecja, stoją w wyraźnej opozycji do Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Czy Polska powinna być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i ich sprzymierzeńców, którzy cenią suwerenność narodów? Czy powinna być sojusznikiem państw globalistycznych, jak Chiny, Niemcy, Rosja? A może powinna być neutralna? Polska powinna robić to, co słuszne. Wierzę, że tym, co jest słuszne, jest próbowanie być wolnym. Chcę, by Polacy byli Polakami, by Amerykanie byli wierni amerykańskim wartościom. Kiedy traci się tożsamość narodową, nie idzie za tym dobro. Nacjonalizm może być używany do złego, ale może być też używany do dobrego. Tak jak wojna. Są wojny szlachetne i są wojny złe. Pomysł, że nacjonalizm jest zły, jest po prostu głupi. Przepraszam, nie mam na to lepszego słowa. Jest piękny nacjonalizm i jest brzydki nacjonalizm. Broni można używać w sposób piękny i w sposób zły. Chirurg używa noża i masowy morderca używa noża. Noże nie są ani dobre ani złe. Nacjonalizm nie jest ani dobry, ani zły. Może być dobry, jeśli wartości, które za nim stoją, są dobre. To szlachetna idea. Nie chcę, żeby wszyscy byli po prostu ludźmi. 6 czy 7 miliardów ludzi z jedną tożsamością, że są istotami biologicznymi, homo sapiens, to nie jest moje marzenie. Wiemy z Biblii, że Bóg ustanowił narody, aby Go szukały. Kiedy Bóg pobłogosławił Abrahamowi, piszę o tym w 5-tomowym komentarzu do Tory, przeznaczonym dla ludzi z każdej religii, a właściwie dla tych niewyznających religii. Nosi tytuł Rational Bible. Mam nadzieję, że ukaże się po polsku. To moje marzenie. Kiedy Bóg pobłogosławił Abrahamowi, powiedział, w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Bóg rozumie i chce, by świat był podzielony na narody. Wszystkie narody powinny uznawać jednego Boga, ale nie powinny przestać być narodami. To samo pytanie odnośnie do Izraela. Czy uważa Pan, że Izrael powinien sprzymierzyć się ze Stanami Zjednoczonymi, czy Chinami, Rosją i innymi państwami globalistycznymi? Jeśli zawrą sojusz z jedną stroną, Stanami Zjednoczonymi, czy mogą nadal mieć dobre relacje z drugą stroną? Bo widzimy, że konflikt wyraźnie się zaostrza. Tak było już podczas zimnej wojny. Państwa powinny zadać sobie pytanie, co jest słuszne. To samo pytanie powinien zadać sobie każdy człowiek. Co jest słuszne? Na dłuższą metę robienie tego, co słuszne, jest dobre dla Twojego państwa. Zaprzedanie duszy za natychmiastową korzyść i mówienie, to będzie korzystne, bo da mi lepszą umowę z Iranem. To robi Europa. Mówi, chcemy więcej handlu z Iranem. To, że Iran jest największym sponsorem terroryzmu na świecie, już Europejczyków nie obchodzi. Europejczycy chcą interesów. Ironia polega na tym, że Ameryka jest nazywana kapitalistyczną, Europa jest nazywana demokratyczno-socjalistyczną, ale to Europa jest dużo bardziej skłonna do ustępstw dla pieniędzy niż Ameryka. Czy myśli pan, że Polska i Izrael mają tych samych wrogów? I czy słyszał pan o tym pomyśle, że Polska powinna domagać się reparacji wojennych od Niemiec, ale i od Rosji? I żeby jej się to udało, mówi się, że Polska powinna poprosić o pomoc Stany Zjednoczone i Izrael. A żeby się odwdzięczyć za tę pomoc, Polska zmodernizowałaby swoją armię przez zakup sprzętu wojskowego od Izraela. Co pan o tym myśli? Myślę, że trzeba myśleć realistycznie.
Kiedy Niemcy zaraz po II wojnie światowej, zaraz po Holokauście dali reparacje Żydom, to miało sens. Twoja rodzina była wymordowana, twój dom był zburzony. Żądanie reparacji 75 lat po II wojnie światowej. Polska oczywiście ma uzasadnione prawo do złości na Niemcy i Związek Sowiecki za to, co zrobiły. Absolutnie. Ale myślę, że ludzie muszą zmierzyć się z rzeczywistością i żyć dalej. Nie zapominać, ale żyć dalej. Sprawa reparacji nie miałaby końca. Bo co z Niemcami, którzy żyli w Polsce i byli z niej wygnani po II wojnie światowej? Czy oni dostaną reparacje? To nie miałoby końca. Okej. Wspomniał pan o serii książek, które pan napisał, The Rational Bible. Co pan myśli o Biblii? Pytam zarówno o Torę, jak i Nowy Testament. Czy to jest książka, którą warto poznawać? Nie wiem, skąd można czerpać mądrość w świecie zachodnim, jeśli Biblia nie jest naszą podstawową księgą. Mówię poważnie. Robię audycję radiową w Stanach Zjednoczonych. Zapytałem moich słuchaczy, mam miliony słuchaczy w całym kraju. Zapytałem, jeśli to nie Biblia jest tą księgą, z której czerpiesz mądrość, nie mówię, że jedyną, ale jeśli nie jest główną, to powiedz mi, skąd czerpiesz mądrość? Co odpowiesz? Der Spiegel, New York Times? Co czytasz? Chcę wiedzieć, co może dać więcej mądrości niż Biblia. To jest fundament zachodniego świata. Uniwersytety i ogólnie lewica pogardzają najważniejszą księgą, jaką kiedykolwiek napisano. Myślę, że nie przetrwamy śmierci Biblii. Dziękuję bardzo za rozmowę, za to, że znalazł pan dla nas czas. To była dla nas wielka przyjemność. Mam nadzieję, że spotkamy się w Polsce. Materiały wideo, jakie robicie w Pragę, są niesamowite. Myślimy o tym, by je tłumaczyć dla polskich widzów. To samo myślimy o pańskich książkach. Może to będzie dobra okazja do promowania w Polsce pańskiego przesłania. Materiały z Prague University, które mają około miliarda wyświetleń rocznie, bardzo spodobają się młodym Polakom, tak jak podobają się młodym Amerykanom. Mam nadzieję, że je obejrzą. Dziękuję bardzo. To był Denis Prager, specjalnie dla Idź Pod Prąd. Niebawem ten materiał na naszym YouTubie i w mediach społecznościowych, czyli po prostu Żyda Google nazwało nazistą. Ta. Do tego dochodzi we współczesnym świecie. No, zaraz do Google'a dojdziemy, ale tu końcówka już zdradziła wam nasze plany. Już widzicie, że mamy zgodę samego szefa Denisa Pragera na tłumaczenie ich materiałów na polski, co niebawem będzie już nową, stałą cechą Idź Pod Prąd TV. Była pewna, no może... jakaś kontrowersja a propos wypłacaniu reparacji przez Niemcy, przez Rosję, Polsce. No widzę, że masz taką polską tendencję, że zamiast, bo powiedzmy 90% przekazu jest zgodna, no to zamiast mówić o tym, co nas łączy, no to zaczynasz od razu od tego, co nas dzieli. No ale dobrze, no ja chciałem inaczej. No to nie, proszę bardzo, możemy zacząć od tego, co nas łączy, a później przejdziemy do tego, co trzeba zachować proporcje, no bo jeśli w całym tym wywiadzie różnimy się w jednej kwestii, jeśli ją damy na początek, to widz, to jest pewien sposób serwowania obiadu. Też się daje danie główne, a potem danie jakieś dodatkowe. Jeśli byśmy zaczęli od deseru, albo najgorzej jeszcze wbili się z deserem pomiędzy zupę a drugie danie, no to już w ogóle bez sensu, także dlatego, żeby właściwy wydźwięk, taki jak był zgodny z rzeczywistością, no to trzeba powiedzieć, że 90% rzeczy, czy 86% na przykład, nas łączy. Ja zacznę może od z kolei innej rewelacji. Później było spotkanie w Europarlamencie i wyobraźcie sobie, że nie mogliśmy się tam dopatrzeć, żadnego gościa z Polski. Nawet żaden pisowczyk się nie pojawił. Zobaczcie, to jest legenda, to jest, można być ikona wolnościowej Ameryki, pan Preger.
i nikogo z Polski. No, tylko oczywiście Idź Pod Prąd ratował honor Polski, ale tylko chcę wam pokazać, jak Prawo i Sprawiedliwość i inne te pseudoprawicowe siły tylko, można powiedzieć, udają prawicowość, udają konserwatyzm, bo w momencie, kiedy mogliby się czegoś dowiedzieć w tych swoich katokomuszych, pustych łbach, no to oni latają tam gdzieś, nie wiem, skrzynki se oglądają, jak niektóre nasze posłanki, czy liczą pieniądze gdzieś tam po krzokach w Europarlamencie, a nie są na tak ważnym miejscu i z osobą tak ważną się nie spotykają, nie? Nie słyszałem też, żeby redaktor Rachoń przeprowadził jakiś wywiad, czy żeby Telewizja Polska wysłała delegację, znaczy wysłała ekipę, żeby przeprowadzić taki wywiad. Widzicie, że jest to możliwe, bo małe środowisko wspierane przez was dało radę, nie? I to z dnia na dzień praktycznie wszystkie szczegóły, kupno biletu lotniczego i tak dalejśmy załatwili. Tak przy okazji gra nam 870 już gitar, jeszcze 130 potrzeba do 1000. A pozostało nam tylko ten dzień, także, no, i dzień dziś jutrzejszy. I jutro, także na pewno tu przyrost jest wielki, bo tu Michał mówił, że chyba wczoraj to ponad 100 osób nas wsparło finansowo. Możecie to zrobić na idźpodprąd.pl/wsparcie. A także przez sklepik, jeśli coś kupujecie, o tu mam na przykład płytę nową Jaromiego, Jaromi idzie pod prąd, był koncert Jaromiego, też niebawem wam pokażemy, działo się, świnie też śpiewały na tym koncercie, także przy dowolnym zakupie można tam kwotę cegiełki, tam wsparcie Idź Pod Prąd, także w ten sposób również. Nie było pisowców, nie było polskich parlamentarzystów, nie było polskiej telewizji, a tutaj no, słodycz na ucho człowieka, który kocha wolność. Te wypowiedzi pana Pregera o wolności już mówiłem. Teraz o broni, nie? Bo drugie pytanie dotyczyło właśnie broni. Zobaczcie, jak pięknie ten polski Żyd powiedział. Żałuję, że ci moi pobratymcy, Żydzi z Europy w czasach Holokaustu nie mieli broni. Odeszliby z godnością, zabierając ze sobą jednego nazistę. I zobaczcie, jaka obelżywość jest w tym, co napisała jakaś menda z tego lewackiego Google. Portalu, że to jest nazista. To niech to zabrzmi wam w uszach. Zobaczcie, jak jesteście oszukiwani. Jak ludzie na całym świecie, jak Polacy są oszukiwani przez właśnie tych skunksów z mediów społecznościowych, którzy blokują prawdę i starają się wam ją zohydzić za pomocą takich epitetów. Oni tak myślą, oni tak działają. Dzięki Bogu wyszło to na jaw. A teraz módlmy się, żeby zostało ukarane przez prezydenta Trumpa i ogólnie całą wolnościową Amerykę. Piękne też porównanie tu było Europy i Ameryki. Mówi się, że Ameryka to tylko pieniądze, pieniądze, kapitalizm. Mówi, ale Ameryka broni wartości. A to Niemcy i Unia Europejska sprzedają się za judaszowe srebrniki. Nie mają żadnych wartości, tylko patrzą, jak zarobić. O Niemcach i Francuzach ogólnie Unii Europejskiej zaraz powiemy przy okazji zaproszeniu Rosji do Rady Europy. Ale jeszcze, jeżeli pozwolisz, do Denisa Pregera. No Biblia. Biblia. O tym chciałeś? Chciałaś? Proszę bardzo. Zobaczcie, co on powiedział. Nasz program, ten codzienny, zaczął się od machania Biblią. Tu jest źródło mądrości. Wierzysz w Boga, nie wierzysz. To jest fundament naszej cywilizacji. Zapoznaj się, otwórz, znaj. Bo inaczej będziesz głupcem. Mówi, miliard wyświetleń mamy rocznie. Ja się pytam moją milionową widownię. No skąd masz czerpać mądrość? Skąd? Z YouTube'a. No, zobaczcie, jakie piękne wsparcie, nie? Jak słyszycie to samo z najbardziej, można powiedzieć, znanego piewcy wolności w Stanach Zjednoczonych, co słyszycie tu na co dzień, Idź Pod Prąd, nie? Piękne przeżycie. A o reparacjach oczywiście się nie zgadzamy. Wystarczyło wysłuchać nasze wiadomości. Oto koleje holenderskie wypłacają dziś reparacje. Dziś. Dziś. Nie 70 lat temu. Dzisiaj. Koleje
holenderskie dzisiaj wypłacają reparacje tam od 5 do 15 tysięcy za to, że pomagali Hitlerowi wywozić holenderskich Żydów do komór gazowych. Za to dzisiaj płacą holenderskie linie. No to dlaczego szkopy, które, że tak powiem, cały ten zbrodniczy proceder system uruchomili, napędzali, kierowali. Oni dlaczego oni mają dzisiaj nie płacić? Trzeba być realistą, ale trzeba stać na straży wartości. Podnosić ten temat reparacji dla Polski ze strony Niemiec i Rosji. Jak najczęściej, niestety, pisowcy nie wsparli naszej petycji do Donalda Trumpa, żeby on wstawił się za Polską właśnie w temacie reparacji od Niemiec i Rosji. No, poseł PiS, Arkadiusz Mularczyk, coś robi, ale... Nie, ale kiedy trzeba było zrobić, to nic nie zrobił. Jest to niestety za mało. PiS rządzi, drodzy państwo. Dokładnie, także administruje z niemieckiego nadania. No właśnie, wypłaty rozpoczną się w sierpniu, także ten temat reparacji trzeba podnosić jak najczęściej i tłumaczyć również takim ludziom jak pan Denis Preger, że to nie jest przeszłość, że to nie jest historia, to jest właśnie teraźniejszość. I dlatego Niemcy są tak silni, między innymi na polskiej krwawicy. Przechodzimy jeszcze na moment, wracamy do tematu Google. Ja cię zapytałam, co może zrobić Trump i czy wydaje ci się, że jednak Google, który ma takie wielkie wpływy na świecie i w Stanach Zjednoczonych, zwycięży i Donald Trump nie zostanie na kolejną kadencję prezydentem Stanów Zjednoczonych? No oczywiście, co się stanie, jeśli chodzi o prezydenturę, no to nie wiemy, nie będziemy tu wróżyć, będziemy kibicować, będziemy wspierać, będziemy wzywać Polonię, żeby nie dała się ruskiej agenturze odciągnąć od Trumpa za pomocą 447 i różne inne rzeczy będziemy tu robić. Cały czas, widzicie, towarzyszy nam czapka z poprzedniej kampanii. Mamy już też koszulka, o, tu wisi w naszym studiu, no już teraz wam nie pokażemy. Trump może 2020. Tak, czyli mamy już też akcesoria na następną kampanię. Ja jestem tylko spokojny, że spisek globalistyczny się nie uda. I o tym mówiliśmy właśnie podczas wykładów Arta Thompsona i naszego drugiego gościa, Mattiego Olsona, że ten globalistyczny spisek już się domyka, a tu gdzieś się coś popruje, coś się rozwali i co powoduje to, że ten spisek nie może się, że tak powiem, zrealizować. I tu świeccy badacze, jakim jest John Birch Society, oczywiście oni wychodzą z chrześcijańskich korzeni, ale analizują, można powiedzieć, te świeckie aspekty życia społeczeństwa, mówią, przeciwko globalistycznemu spiskowi najważniejszą bronią, wiecie co jest? Nie jakaś tam kontrrewolucja, kontrmiędzynarodówka. Międzynarodówka konserwatywna. Tak. Nie. To jest twoja moralność. To troszeczkę parafrazuję, bo oni powiedzieli, że to amerykańska moralność, amerykańskie pragnienie wolności wyniesione z domu rodzinnego. Zobaczcie, jak dzisiaj ktoś powie, że Biblia, Jezus Chrystus nie mają nic wspólnego z polityką. Świecki badacz. Można tak powiedzieć. Chrześcijanin prywatnie, ale na podstawie świeckiej, antykomunistycznej analizy rzeczywistości mówi, że tym, co nie pozwala, by spisek globalistyczny, komunistyczny się zrealizował, przede wszystkim w Ameryce, to są wartości moralne i poczucie wolności poszczególnego Amerykanina. Dlatego zastosowuje to do ciebie. To twój poziom moralny, twój i mój poziom moralny to jest zabezpieczenie, to jest walka przeciwko komunizmowi i globalizmowi. Dlatego mówimy każdemu człowiekowi, jeśli jeszcze nie poznałeś osobiście Jezusa Chrystusa, który zmienia serce człowieka i od tej skłonności do zła, mówimy, jak ze świni zrobić człowieka, to trzeba się zwrócić do Jezusa Chrystusa po obmycie Jego krwią. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zrób to dzisiaj. Jeśli poważnie chcesz wolności, jeśli poważnie chcesz walczyć z tym globalnym spiskiem, to pierwszą rzeczą, jaką powinieneś rozważyć, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to jest zwrócenie się do Jezusa Chrystusa, aby ciebie obmył i przygotował do tej walki. I wtedy będziesz naprawdę wolny.
bo tak jak mówił między innymi... wiedział, skąd wolność pochodzi, dlaczego Andrzej trzeba jej bronić. Na piątym zjeździe Idź pod prąd. Wolność zaczyna się w sercu. Nawet posiadanie broni nie pomoże, jeżeli tej wolności nie masz w sercu. Przypomnijmy, YouTube oczywiście ten niewygodny dla siebie materiał usunął ze swojej platformy. YouTube należy do Google. A propos właśnie jeszcze tych szefów, wszystkich szefów w Google i w firmie matce w stosunku do Google, czyli firmie Alphabet, to tam jednym z szefów jest Siergiej Miklajowicz Brin. Popatrz, jak to tak z amerykańska zabrzmiało. A Sowietem ci nie zaśmierdziało? No właśnie, urodził się w Moskwie w 1973 roku w Związku Sowieckim. Dzisiaj jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Również szefowa YouTube, Susan Wojcicki, ma także rosyjskie korzenie. Może to nie ma wpływu. To czysty przypadek. Może to nie ma wpływu na tą taką komunizującą czy lewicującą, te lewicujące kierunki w Google czy w YouTubie, ale tak, żebyście wiedzieli. Warto o tym wiedzieć. Informujemy to, co można znaleźć w internecie. Jeszcze można znaleźć w internecie. Jesteśmy w temacie rosyjskim, tak jak mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Delegacje Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Gruzji i Słowacji opuściły obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ze względu na bezwarunkowe włączenie delegatów Rosji do zgromadzenia, powiedział szef polskiej delegacji Włodzimierz Bernacki. Sprawa i sprawiedliwości. Jak mówi Bernacki, te delegacje wracają do swoich krajów, aby skonsultować tę sytuację ze swoimi środowiskami politycznymi, rządami i resortami spraw zagranicznych, czytamy na Onecie. Ciekawa teraz, jaka będzie reakcja właśnie rządów tych krajów, szczególnie chodzi nam o polski rząd. Ponieważ przeciwko była znacząca liczba państw, Niemcy, Francuzi, Włosi, Austriacy, którzy bardzo mocno parli ku temu, żeby Rosja bezwarunkowo została przyjęta do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, mówi pan Włodzimierz Bernacki, czyli powstał jakiś rozdźwięk, konflikt pomiędzy tymi państwami jak Polska, czy Estonia, Gruzja, Słowacja i tymi większymi takimi państwami starej Europy, Niemcy, Francja, Włochy, Austria. Zostaliśmy przegłosowani, powiedział Bernacki. Jaka będzie reakcja, twoim zdaniem, na przykład Mateusza Morawieckiego, polskiego rządu? Na pewno będą starali się zamieść sprawę pod dywan, załagodzić, coś tam popirożą, wakacje, ludzie zapomną i to moim zdaniem przyschnie. Ja chciałem zwrócić uwagę na coś innego, co niestety zapowiadałem wcześniej. Zobaczcie państwo, że na przykład Węgry nie opuściły razem z Polakami. Mówiłem o tym. Co to oznacza? To oznacza, że te wpływy rosyjskie na Węgrzech są bardzo duże niemieckie. I wpływy niemieckie również. I to marzenie o zbudowaniu tego Międzymorza widać, że się odsuwa w czasie, z winy także Polski, bo to prezydent Duda zaprosił Niemcy na spotkanie właśnie tych państw, które między tymi morzami są. Czyli to Polska dała sygnał zdrady, to Polska dała sygnał, to rząd PiSu dał sygnał, że Polska absolutnie nie zamierza przewodzić w tej grupie i że jest niemieckim lokajem. Nie należy się dziwić, że tylko te państwa, które gdzieś tu bardzo blisko są Rosji, zachowały się właściwie, a pozostałe już, że tak powiem, nabrały wody w usta. To jest wielka klęska dla projektu Trójmorza. Bernacki jeszcze nie powiedział, czy te delegacje pojawią się na kolejnej sesji Rady Europy w październiku. No to jest kwestia otwarta, ale na pewno już dziś wszystkie te państwa powinny przestać płacić na tą Radę Europy. Zresztą Rosja zagroziła, zdaje się, nie wiem, czy już nawet przestała płacić wcześniej, czy tylko zagroziła, że jak dalej będą ją utrzymywać poza tą Radą Europy, to przestanie na nią płacić. No i oni szybciorem się zgodzili, żeby ona wróciła i jej
pieniądze. Odwet powinien być dokładnie taki sam. Wycofać finanse, wycofać uczestnictwo. No i oczywiście w tym dalszym planie, tu podkreślamy, że choć to nie to samo Rada Europy i Unia Europejska, to jednak te same państwa, te same rządy, te same interesy się tutaj skupiają. Pol exit to jest odpowiedź na te dogadywanie się szkopów i kacapów do budowy Euroazji. Bo inaczej państwo polskie szybko przestanie istnieć. To jest poważne zagrożenie. No i będzie musiało chwalić Rosję i Niemcy. No bo przecież jeżeli nasi przedstawiciele, tak zwani antykomuniści, pisowcy nie postawią się Rosji, no to każdy obywatel będzie Rosji podległy. Dostałam informację, że na wykopie został wrzucony nasz dzisiejszy program. Można już teraz wykopywać. Wiem, że jest tam takie mocne lobby. Na wykopie rządzi lewactwo. Dokładnie. Też, także oni wszystkie prawicowe rzeczy zakopują, także to... Ale no, możemy spróbować dzisiaj takie jedno z zadań na dziś, wykop i nasz program. Dobrze, to jeszcze a propos Rosji, tak jak mówiliśmy w serwisie informacyjnym, Rosja zakłóca systemy Izraela. W ostatnich tygodniach w Izraelu dochodzi do zakłóceń sygnału systemu GPS używanego w ruchu lotniczym. Wielu pilotów informowało o zaniku sygnału przy podchodzeniu do lądowania na lotnisku Ben Guriora. Co ci przypomina? Jest to największe lotnisko. Widok znajomy ten. Czy czasem Izraelu. Nie Smoleńsk? Czy Rosja w Izraelu nie pokazuje, to... że posiada narzędzia do mylenia samolotów? Czy to nie przypomina tego, co słyszeliśmy z kokpitu Tupolewa, który się kierował ku ziemi przedwcześnie, nie? Żeby miał się zderzyć z ziemią, tylko wcześniej został rozerwany, bo piloci widać, że zobaczyli już ziemię i chcieli podrywać maszynę. I w tym momencie nastąpił wybuch, który zakończył szansę na przeżycie Polaków. Zobaczcie, Rosja pokazuje, że ma te systemy i używa ich w stosunku do innych państw. Ta wersja, o której powiedziałeś a propos tragedii smoleńskiej, ona jest przez niestety większość w Polsce uznawana za spiskową teorię i jakiś oszołomizm. A tutaj tą wersję podała oficjalna rozgłośnia armii Izraela. Dobrze, tylko jedno zdanie. Kiedy chrześcijanin przejmuje się większością? Chrześcijanin większość ma. Poważaniu. Na jakie ta większość zasługuje? Większość durni. Ale tutaj widać różnicę między Polską a Izraelem. Rzeczywiście Izrael jest poważnym państwem, pomimo że przecież duże interesy łączą Izrael i Rosję. Przecież premierzy tych państw spotykają się często. 28 czy ileś tam razy. Ale armia Izraela podaje, że to Rosja wywołuje te zakłócenia i przypomnijmy, no to jest port lotniczy Ben Guriona, cywilny, czyli to... No, Rosja jest zbrodniczym państwem i gra z życiem cywili, albo zabija cywilów, tak jak nad Smoleńskiem lub nad Ukrainą, jeśli chodzi o zestrzelenie za pomocą wyrzutni Bóg tego samolotu indonezyjskiego, zdaje się, głównie z Holendrami. Dzisiaj Rosjanie już są objęci dochodzeniem, już jest sąd. A zbrodnia smoleńska całkowicie nierozliczona. Jeden jakiś kierdziołek tam dostał coś w zawiasach arabskich chyba. Czy arabski, ktoś. O czym mówi szef podkomisji, minister Macierewicz, były minister obrony, że to jest skandal. No ale przepraszam. Ale on jest tylko do tego, żeby pogadać w mediach. Dokładnie. Panie miał ministrze, władzę 2 lata, nic nie zrobił. Kto rządzi w Polsce? Czy to nie partia? Wiceprezes. Właśnie pana ministra. Ujawniono, że przedstawiciel Izraela wyjechał do Europy, by spotkać się z Amerykanami i omówić m.in. tę sprawę i sposoby powstrzymania zakłóceń. Dobrze, że Izrael zobaczył, że Rosja to jest tak naprawdę agresor i wcale nie jest przyjacielem Żydów, a Ameryka jest najlepszym sojusznikiem Izraela. Izrael to doskonale wiedział, ale myślał, że jest na tyle sprytny, że sobie tam rozegra na dwa fronty. I mówiliśmy wielokrotnie, jak Putin rozegrał cały rząd Izraela. Najpierw tu Lieberman, ten właśnie też Żyd, który pochodzi ze Związku
Sowieckiego. Jak on obiecywał, czy robił takie umizgi, że się przyłączy do tej prawicowej koalicji, kiedy się nie udało stworzyć tego większościowego rządu, poszli w kierunku nowych wyborów, a teraz on mówi, że on nie będzie z Netanyahu, czyli prawdopodobnie się sprzymierzy z lewicą. To rząd Izraela zobaczył, jakich Putin rozegrał, stąd były też te otwarte wypowiedzi szefa wywiadu Sił Obronnych Izraela, które prezentowaliśmy, że Rosja to jest właśnie ten agresor, który wszystkich gdzieś we wszystkich konfliktach podgrzewa temperaturę, uczestniczy, prowokuje, a Chiny to jest jedwabny szlak, gdzie za wymianą gospodarczą idzie armia chińska. To słyszeliśmy od szefa wywiadu Sił Obronnych Izraela. Który mówił jakiś pod prąd. Dokładnie taki też daliśmy tylko chyba wycinek, który my wcześniej mówimy. No a teraz pokazują kolejne agresywne działania Rosji. Myślę, że za rozbicie tego politycznego projektu, czyli objęcia władzy przez Netanyahu i ogłoszenia planu pokojowego Trumpa, bo taki był plan, to wszystko miało się tej wiosny udać, nie udało się, Izrael rozpoczyna mówienie prawdy o Rosji. Bardzo dobrze. To nas cieszy i też to, że nadzieje pokładają w Stanach Zjednoczonych, a wczoraj Polska i USA właśnie podpisały porozumienie o współpracy w zakresie cyberobrony. Celem umowy jest zsynchronizowana współpraca wojskowa oraz rozbudowa zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa właśnie. To też nas cieszy. No, my wiemy, jaki jest rząd polski. Amerykanie, myślę... Też wiedzą, ale no wiedzą, z kim mają grać? No. Wiedzą, że rząd polski nie jest samodzielny, zależny od Unii Europejskiej i Rosji niestety, ale z drugiej strony społeczeństwo polskie jest najbardziej proamerykańskim społeczeństwem w Unii Europejskiej. I to jest ta nasza największa wartość polityczna w tej rozgrywce. To jest, można powiedzieć, że jakaś gwarancja, no słaba niestety, bo rząd nie jest prowolnościowy, ale jest to gwarancja, że przynajmniej te umowy będą podpisywane, jeżeli administracja Stanów Zjednoczonych, administracja Donalda Trumpa będzie dobrze nastawiona do Polski, a ona jest bardzo dobrze nastawiona do Polski. Tu oczywiście jest też drugie dno, albo wniosek, można tak powiedzieć. Pani Hania Shen u siebie już na Twitterze i Facebooku o tym napisała. Czy to oznacza, że Huawei go home? Tu jednocześnie wraz z informacją o podpisaniu tego porozumienia z Amerykanami w dziedzinie obrony cybernetycznej na wysokim szczeblu są prowadzone rozmowy ze Szwecją w sprawie tego, by to Ericsson budował sieć 5G w Polsce. Także to się dzieje. Widać, że lobby komunistyczne w rządzie Prawa i Sprawiedliwości musiało chwilowo ogon pod siebie podkulić. Dlatego też Arystotelesa mniej pokazują, bo jak trzeba mówić, kłamać o Chinach, to wtedy Arystoteles. Możemy pokazać tę wielce uduchowioną, filozoficzną mordę. O intelektualnym wyglądzie Arystoteles Suski Marek. Rzeczywiście, no, dzieje się lepiej niż prognozowaliście, ponieważ jeśli chodzi o tą sieć 5G, którą miała zająć się Huawei, czyli komunistyczna chińska firma w Polsce, no, myśleliście, że jednak to ona będzie budować tą sieć, a coś się dzieje Że... Sprawa ma, tu można powiedzieć, troszkę bardziej rozbudowany kontekst, bo nawet jeśli w sprawie tych urządzeń ostatniego poziomu tych montowanych przekaźników i jakichś tam różnych innych rzeczach, jeśli chodzi o 5G, tu wygra powiedzmy Ericsson czy jakaś inna zachodnia firma, to jeszcze są urządzenia i podzespoły. Dokładnie, wszystko poniżej tej szczytowej infrastruktury zewnętrznej zostało już zdominowane przez komunistów chińskich, przez Huawei. Za czasów Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. I przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego prawdziwy zwrot to byłoby wyrzucenie wszystkiego tego chińskiego badziewia z Polski.
prezydent Trump oświadczył, że nałoży dodatkowe cła na importy z Chin, jeśli nie zdoła wynegocjować nic z przywódcą tego kraju, Xi Jinpingiem, czytamy na Business Insider. Jakie są twoje prognozy, jeśli chodzi o tą wojnę handlową między Stanami a Chinami? Czy Donald Trump się ugnie, czy jednak pójdzie naprzód? Myślę, że Donald Trump jest zbyt wyrafinowanym negocjatorem i biznesmenem, żeby się ugiąć. On robi jakieś takie taktyki do przodu, do tyłu i tak dalej, ale widać, że ciągle strona komunistyczna jest w impasie, przegrywa. I największą dla mnie nadzieją nie są negocjacje dzisiaj, te handlowe, ale to, co robią chrześcijanie i kochający wolność Chińczycy w Hongkongu, a mam nadzieję, że niebawem już w Pekinie. Czyli znów suweren, który bierze sprawy w swoje ręce w Hongkongu. Później mieliśmy informację o Tajwanie, rozmawialiśmy z redaktorem Hanną Shen. Teraz... A z pastorem Bobem Kraftem rozmawialiśmy i mówiliśmy, on mówił, my zgadzaliśmy się z tym, że to Bóg. Czyli prawdziwy suweren, nie tylko ten w wymiarze politycznym, stoi za tymi protestami. To poprośmy w takim razie pastora Boba Krafta, działacza na rzecz wolności, praw człowieka, który mieszka od lat w Hongkongu, i tam specjalne podziękowanie dla Idź Pod Prąd za akcję właśnie Free Hong Kong. I to od razu tę akcję też może najpierw zobaczmy tę akcję, a potem pastora Boba. Jeszcze tylko powiem, że ten hashtag, który my tutaj zaczęliśmy popularyzować w Polsce, on nie do końca spodziewanie stał się głównym hasłem. Tak, jednym z głównych haseł tego protestu. Dlaczego? Ponieważ pierwsze postulaty tego ruchu wolnościowego dotyczyły tylko, żeby prawo dające komunistom możliwość ekstradycji, czyli wywożenia mieszkańców Hongkongu do komunistycznych Chin, zostało uchylone. Czyli ich żądania były mniejsze. No, ale... trzeba wysoko licytować. Free Hong Kong! Czyli widzicie, zachęciliśmy Hongkończyków, żeby mierzyli jeszcze wyżej. Ja prezentuję wspaniałą ilustrację Grety z klubu Idź Pod Prąd Londyn. Free Pols supports Free Hong Kong! Prosimy. I dzisiaj to właśnie ten hashtag, prosty i jasny, wolność dla Hongkongu, to on się przebił. Chwała Bogu! Prosimy bardzo, materiały i zaraz wracamy. Free Hong Kong! 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 Hi, this is Pastor Bob. I just wanted to say that hashtag Free Hong Kong must have been led by God on that, because that's really taken off. Now, you know, you shared that with me and then I started putting it in all my posts, and you know, now it's really around the world. Of course, it's not total, but it's way beyond what I thought could happen. It's such a short period of time. So I just want to say thank you for that. Hashtag Free Hong Kong has had great meaning to many people. And to hear thousands of people shouting Free Hong Kong last night was quite a, just use the word, humbling experience. So thank you very much for that.
Tak jak mówił pastor Bob Kraft prosto z Hongkongu, tysiące ludzi krzyczało właśnie ten hashtag, to hasło Free Hong Kong wczoraj w Hongkongu. Bardzo dziękuję nam, Polakom, za tą akcję i powiedział też, że musiał was Bóg prowadzić z tym pomysłem, ponieważ on przeszedł wszelkie oczekiwania, zarówno pastora Boba Krafta, jak i Hongkończyków, że on tak się rozrósł, to hasło rozrosło się, rozprzestrzeniło po całym świecie. Chwała Bogu, że choć jesteśmy daleko, to możemy dzięki Bogu, dzięki modlitwie, bo przecież my się zwracamy do Boga, a On jest Panem zarówno tu w Polsce, jak i tam w Hongkongu. To nie jest dla Niego odległość, nie jest dla Niego problemem. Możemy naprawdę przyczyniać się do tak wielkich rzeczy. Taka garstka ludzi może wpływać na losy świata. To tylko możliwe jest w biblijnym chrześcijaństwie. Redaktor Hanna Shen i pastor Bob Kraft informują, że Hongkończycy chodzą po placówkach dyplomatycznych w Hongkongu z całego świata i apelują o pomoc, a przede wszystkim o to, żeby te państwa wspomniały temat Hongkongu i protestów w Hongkongu na szczycie G20. Tam komunistyczne Chiny już zapowiedziały, że kategorycznie ten temat jest zakazany i oni tego tematu nie będą podchwycać. Co zrobi twoim zdaniem Trump, czy jakieś inne państwo też się wyłamie i powie o wolnym Hongkongu? Ja mam nadzieję, że oczywiście tym zbrodniarzom chińskim powie o wolnym Hongkongu, a ma się też spotkać ze zbrodniarzem moskiewskim, no to Donald jemu, Trump z Putinem, tak, dokładnie na szczycie G20. Jemu powie Free Georgia i Russia go home. Tego sobie życzymy, o to się modlimy. Drodzy Państwo, modlitwa, prosimy o modlitwę za Gruzję, ponieważ tam wolni Gruzini protestują przeciwko okupacji ich kraju przez Rosję, a także wpływom rosyjskim, ponieważ tam jeden z parlamentarzystów wszedł do parlamentu i jako Rosjanin przemawiał po rosyjsku w gruzińskim parlamencie. To było już za dużo dla Gruzinów, zarówno partia opozycyjna, jak i obywatele wyszli na ulicę i zaczęli protestować. My mówiliśmy o tej 18-letniej dziewczynie. Widziałam ją u ciebie na Twitterze, jej zdjęcie. To nie była ona, to nie tak? była ona, to były, a, to byli to protestujący, którzy teraz się do niej odwołują. Właśnie odwołują się do tej dziewczyny. Dziewczyna 18-letnia, która brała udział w tych protestach. Już wyszła ze szpitala, została opatrzona, ale niestety straciła oko w wyniku postrzału przez policję gumową kulą. Brała udział w tych protestach przeciwko Rosji Putina, ale tak jak ty pięknie cytowałeś jej słowa kilka dni temu, powiedziała: straciłam oko, ale my walczymy dalej. Też pojawił się taki hashtag Occupied, czyli po angielsku gra słowna. I młodzi ludzie mówią, że możecie wziąć czy zabrać nasze oczy, ale my dalej będziemy widzieć prawdę. Super. To są Gruzini. Naprawdę serce rośnie, że doczekaliśmy się po tej takiej zapaści wolnościowej świata, takiej fali. Dlatego, tak jak powiedział Bob Kraft, pastor Bob Kraft, widzimy w tym rękę Boga, że to Bóg tym ludziom daje odwagę, to Bóg im daje wizję, daje im poczucie też możliwości i po pierwsze daje im poczucie braterstwa i miłości. To się widzi na tych ulicach, jak oni ze sobą współpracują, praktycznie przez nikogo nie kierowani, bo już przecież tam nie ma żadnej organizacji. Gruzini demonstrują. Mówię o Gruzinach i także o mieszkańcach Hongkongu. Wywiad z Georgiem Kitaszwilim podał Onet, jest to jeden z organizatorów pokojowych demonstracji. On opowiada o tej dziewczynie Mako Gomuri. Ona też powiedziała w szpitalu: musimy wygrać walkę o naszą wolność, o nasze prawa. Są Gruzini z niej dumni i ona stała się takim bohaterem protestu. Kitaszwili też mówi, że większość ludzi jest przychylna protestującym. Na przykład taksówkarze nie biorą pieniędzy od uczestników. Wiesz, co mówią?
ty też bronisz moich praw. Amen. Ta świadomość, że to nie jest walka jakiejś garstki wariatów, tylko że to jest po prostu sprawa każdego człowieka. Jeśli przegramy wolność, i to my mówimy, przegramy wolność w Hongkongu, to przegramy za parę lat wolność nad Wisłą. Bardzo się cieszę, że ta świadomość dociera do wszystkich ludzi, że to jest nasza wspólna sprawa, że wolność dał nam Bóg i musimy jej razem bronić tam, gdzie jesteśmy. Prosimy was, żebyście robili sobie zdjęcia z takimi właśnie hashtagami Free Georgia, Russia Go Home. Może to być też Wolna Gruzja. My dodajemy też logo Idź Pod Prąd. Możemy też napisać po gruzińsku. Jeżeli ktoś z was zna gruziński, no to prosimy o kontakt. Ale wiecie, to free to już jest tak znane w całym świecie, że naprawdę. Free Georgia, przede wszystkim Free Georgia, Russia, go home. To się łączy z Free Taiwan, Free Hong Kong. Prosimy was o wsparcie wolnych Gruzinów w ich walce o wolność od rosyjskiego okupanta. No, w Polsce jest gorzej. Największa podwyżka ZUS w historii, ale o tym w dogrywce po godzinie 18 porozmawiamy z pastorem Pawłem Chojeckim, a teraz już powoli się z wami żegnamy. Ja jeszcze tylko... Na jutro zapraszamy z kolei na piękny wykład redaktor Hanny Shen, który został wygłoszony w sobotę. Damy go w popołudniowej części, czyli po wiadomościach o 18. W ramach dogrywki Chińska dezinformacja w Polsce. Niesamowity wykład redaktor Hanny Shen. Największa cywilizacja w historii ludzkości została zbudowana wysiłkiem niezwykłych ludzi. Są to bohaterowie Zachodu. Jednym z nich był Jan III Sobieski, król Polski, który uratował świat przed islamem. Zobacz animację autorstwa Amerykanów z Freedom Project Academy. Podziękowania dla doktora Duke'a Pesty. Materiał już teraz dostępny na naszym kanale YouTube. Podawajcie dalej. My po programie pokażemy wam go jeszcze raz. Niesamowite, że Amerykanie pokazują Polaka, polskiego króla, jako bohatera całego świata, można powiedzieć. U naszych ulubieńców ostatnio dużo się dzieje. Ping-ponga zajmują Amory, Andrusza wysłano na przeszpiegi, a to wszystko w cieniu nadciągającej ekspansji Ukrainy Środka. Zapraszamy na wieczorek filmowy dziś o godzinie 19.30 w Idź Pod Prąd TV, kolejny odcinek ulicy Wieprzowej. Ping-pong w zalotach, czyli ekspansja Krainy Środka. Polecamy serdecznie, widzę, zapowiada się bardzo ciekawie i profesjonalnie. To już dziś. Klub Idź Pod Prąd Islandia przeprowadził akcję informacyjną ruchu 11 listopada. Plakady zostały rozwieszone nawet pod największym kościołem katolickim w stolicy. Dziękujemy za fotorelację i zapraszamy do kontaktu z klubem Reykjavik. Pozdrawiamy wszystkich i dziękujemy za waszą pracę. Najbliższy Dzień Prawdy o Chinach organizowany jest w Kamieńcu Ząbkowickim. Pokaz filmów W imię Konfucjusza, reżyseria Doris Liu, czyli Prawda o Instytutach Konfucjusza, i Trudno uwierzyć, Hard to Believe, reżyseria Ken Stone, o Holokauście w Chinach spowodowanym przymusowym pobieraniem organów. Zapraszamy już jutro, to jest piątek, 28 czerwca, godzina 18, Gminne Centrum Kultury, Sala Główna, ulica Złotostocka 27, Kamieniec Ząbkowicki, wstęp oczywiście wolny. Ja przypominam, że dalej walczymy o 1000 gitar każdego miesiąca, udało nam się to już przez 5 miesięcy, chcielibyśmy, żeby udało się także w czerwcu. Wynik na teraz jest około 870 osób, które wspierają nas w różnym zakresie, od 5 zł do niekiedy kilku tysięcy. Także nie kwota, ale twoje serce się liczy. Dołącz do 1000 gitar. Idź pod prąd.pl/wsparcie. Tam możecie nas wesprzeć, a także wysyłając nam cegiełkę na sklepik. A propos sklepiku, właśnie to tam nowości, czyli książka dr Małgorzaty Gazdy, Spór o podpis w komórce.
Niesamowita pozycja, ja już czekam, aż zacznę czytać. Ale tak jak mówiłeś niedawno, można rozdawać tę pozycję swoim znajomym, naukowcom, ponieważ to jest książka, no nie ukrywajmy, naukowa, jest to doktorat dr Małgorzaty Gazdy w formie książki. Jest to też wydane w naukowej serii. Dokładnie. Nie jest to byle co, można powiedzieć. To jest, zdaje się, ósma pozycja w Bibliotece Filozoficznych Aspektów Genezy. Także na pewno nie powstydzicie się tej pozycji, kiedy nawet profesorowi związanemu z ewolucjonizmem dacie to do recenzji. No niech się zmierzy z prawdą. Sprawdź, co nauka ma do powiedzenia o pochodzeniu życia na Ziemi. Co mamy dalej? Tak jak pokazywaliśmy, płyta Jaromi idzie pod prąd. Dostępna w naszym sklepie. Idź pod prąd.pl/sklep. A także smycze ruchu 11 listopada. Polecamy Wam to wszystko na Idź pod prąd. Sklep. A po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego temat bestseller numer 1 na wakacje. Ze mną był właśnie ten sam pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję również Tobie i dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Rozpoczęły się wakacje. Ludzie szukają dobrych książek. Szukają bestsellerów, jakichś sensacji. Książek, których przeczytanie może nie tylko będzie przeżyciem, ale być może wpłynie na nas, zmieni nasze życie. Czy wiesz, jaki jest najlepszy, największy bestseller w historii całej ludzkości? Czy wiesz, jaka książka najlepiej do dziś sprzedaje się i króluje na wszystkich rynkach księgarskich? No, ona się nawet nazywa, bez jakiegoś tytułu, nazywa się po prostu Księga. Czyli Biblia. Ile razy już zwlekałeś? Ile razy mówiłeś sobie, że teraz jesteś zapracowany, teraz nie masz czasu się tym zajmować, to jest poważna sprawa, trzeba rzeczywiście mieć na to czas, no to teraz nie możesz, bo praca, dzieci, dom i tak dalej. A teraz szukasz bestselleru na wakacje, czyli masz czas na czytanie. Chyba już nie masz wymówki. Chyba, że masz Boga. I tu staw trzy kropki. Jeśli jednak coś jeszcze w duszy ci gra i chciałbyś poznać Biblię, to proponuję ci nie zaczynać od początku, bo gdzieś tam utkniesz w Starym Testamencie, ale weź Ewangelię Jana. Ona jest napisana do Europejczyka, jest napisana do umysłu, można powiedzieć, greckiego, czyli naszego. Weź Ewangelię Jana. Już w pierwszych rozdziałach zobaczysz, że ta Ewangelia jest napisana specjalnie do Ciebie i mówi o Twoich problemach. Jeśli będziesz miał mało, to weź, przeskocz zaraz potem do Dziejów Apostolskich, czyli jak uczniowie Jezusa zastosowali w praktyce to, co Jezus im mówił. Jeśli będziesz miał pytania, pisz do mnie, pisz do nas. kontakt@idzpodprad.pl. Największa cywilizacja w historii ludzkości została zbudowana wysiłkiem niezwykłych ludzi. Są to bohaterowie Zachodu. Od chwili narodzin życie Jana III Sobieskiego wypełnione było znakami i zapowiedziami wielkiego i szlachetnego powołania. Nikt jednak nie mógł spodziewać się tego, że pewnego dnia Sobieski ocali cywilizację Europy przed nieustępliwym wrogiem. Sobieski urodził się w 1629 roku w rodzinie szlacheckiej w Olesku i od młodości wykazywał ogromną ciekawość świata. Wziął sobie do serca słowa swego ojca, który mawiał, że lepiej być biednym, ale wykształconym, niż bogatym głupcem. Sobieski uczęszczał do Kolegium Nowogrodzkiego w Krakowie, a następnie studiował filozofię na Akademii Krakowskiej. Po zakończeniu studiów w 1646 roku przez 2 lata podróżował ze swym bratem Markiem po Europie. Pokazał wtedy swój talent do języków i opanował francuski, niemiecki, włoski i łacinę, którym posługiwał się oprócz rodzimego polskiego. Wkrótce potem opanował także tatarski i turecki. Radosny czas studiów i podróży zakończył się nagle, kiedy Sobieski otrzymał wezwanie do walki w powstaniu chmielnickiego. Jego kariera wojskowa, znaczona sukcesami, rozwijała się bardzo szybko.
W roku 1655 Sobieski służył królowi szwedzkiemu, ale rok później przeszedł na stronę króla Kazimierza. W ciągu następnych 10 lat Sobieski został marszałkiem, a następnie hetmanem wielkim koronnym. W 1665 roku pojął za żonę miłość swojego życia, Marię Kazimierę Louise de la Grange d'Arquin. Mieli 13 dzieci, choć tylko 4 dożyło wieku dorosłego. Dzięki koneksjom Marysienki oraz po latach, w których wyróżniał się w walce, po śmierci króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w listopadzie 1673 roku Sobieski zajął najwyższą pozycję w polskim społeczeństwie. W maju 1674 roku został królem Polski i wielkim księciem litewskim. Jako król Jan III Sobieski poświęcał czas i środki na walkę z Turkami otomańskimi, uznając ich za zagrożenie nie tylko dla Polski, ale i Europy w ogóle. Zawarł sojusz z cesarzem Leopoldem I, z którym podpisał sojusz jednoczący ich przeciwko potężnym Turkom. Sojusz ten miał kluczowe znaczenie, wymagał bowiem od każdej ze stron pomocy militarnej na wypadek zaatakowania przez wojska otomańskie. W lecie 1683 roku Wiedeń został oblężony przez Turków. Sobieski wraz z 25 tysiącami swych najlepszych żołnierzy i kawalerii ruszył na odsiecz. Jako najwyższy rangą dowódca na polu bitwy Sobieski przejął dowodzenie nad 75-tysięczną armią i odniósł wielkie zwycięstwo nad Turkami w Kalenbergu. Niebywały triumfalny atak Sobieskiego okazał się największą szarżą kawalerii w historii. 3000 elitarnej polskiej husarii rozsiekło Turków na kawałki. W czasie szarży Sobieski rzucił się w kierunku środka obozu tureckiego, szukając przywódcy Turków Kara Mustafy, zaś wielu otomanów z strachu uciekło z pola bitwy. Odsiecz Wiedeńska była jedną z kluczowych bitew w historii Europy. Zwycięstwo to nie tylko skończyło raz na zawsze sprawę zagrożenia tureckiego dla Europy, ale było też ostatnim wielkim zwycięstwem w wojskowej karierze Sobieskiego. Coraz starszy i złożony chorobą Sobieski stawiał czoła wyzwaniom ze strony polskiej szlachty i swoich własnych synów. Szczytowym osiągnięciem zmierzchu jego życia było wydanie córki Teresy Kunegundy za Maksymiliana II Emanuela, elektora bawarskiego. Sobieski zmarł na atak serca w 1696 roku, pozostawiając znaczną fortunę i wdzięczność europejskiego chrześcijaństwa. Sobieski znany jest w historii jako polski król bohater. Inni, w tym ówczesny papież, nazwali go królem Europy. Zwycięstwa Sobieskiego w walce z Imperium Otomańskim zatrzymały pochód islamu na kontynencie europejskim. Cytując tego polskiego bohatera, przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył.